Dzieci mają dostęp do takiego idealnego życia, pokazywania tego idealnego życia i oni dążą w tym wszystkim do tego idealnego życia. Mają bardzo duży dostęp do technologii, która jest ułatwieniem, ale też jest pewnego rodzaju zagrożeniem. Każde dziecko to człowiek, przede wszystkim człowiek. Możemy spojrzeć na siebie i to odpowiedź uzyskamy patrząc na siebie samych. To znaczy zawsze to, co zakazane, co nowe, co być może popularne, to jest dla nas ciekawe. Zwykła ciekawość poznawcza bierze górę. Również chęć znalezienia się w grupie, jakiejś takiej identyfikacji przynależności do konkretnej grupy, w której to się dzieje, w której takie używki są na przykład stosowane. Zdarzają się sytuacje, o których słyszymy w telewizji czy w mediach, tak, przemocowe, w których nagrywają filmiki, wrzucają to do internetu, poniżają, kopią tak zwane, powiem kolokwialnie, patostreamy, tak, pokazujące życie rodzin dysfunkcyjnych. Mimo profilaktyki, jaką prowadzimy z panią pedagog, bo teraz niedawno prowadziłyśmy zajęcia wychowawcze dotyczące właśnie stalkingu, czyli tego obśmiewania, nękania ogólnie po polsku byśmy powiedzieli, tak? Nękania, których dokonuje się za pomocą właśnie telefonów, różnych platform, komunikatorów. Bardzo istotnym problemem związanym z internetem jest uzależnienie behawioralne, tak? Czyli uzależnienie od zachowań, które jest związane z używaniem komputera, telefonu, internetu, graniem w gry komputerowe, te online zwłaszcza. I tutaj te uzależnienia behawioralne, one bardzo często idą w parze z uzależnieniami od środków psychoaktywnych, więc gdzieś pojawia się też przy tym alkohol, pojawiają się przy tym narkotyki. Najczęściej jest to wycofanie, jest to takie przebywanie samemu, dajmy na to nawet jakieś myśli, takie dręczące myśli, że ja muszę w tej chwili zobaczyć ten telefon, muszę na przykład w tej chwili pójść do domu i coś zrobić. Stalking, bullying, czyli wszystko to, co związane jest z telefonami, możliwości. Daliśmy dzieciom do ręki nóż i dziwimy się, że czasem tego noża użyją. E-papieros. Jest to problem ogromny, który rodzice nawet może nie zdają sobie sprawy, że no nawet według mnie nawet 60-70% uczniów podejrzewam w naszej szkoły pali e-papieros. Na pewno nie poprawiła kondycji psychicznej, ale też i fizycznej dzieci i młodzieży pandemia. Dlatego, że w zamknięciu, w izolacji często, przed komputerami przez 2 lata z przerwami, dzieci tak szczerze mówiąc przeżywały różne trudności i też po tych 2 latach, bo co innego to 2 lata w życiu dorosłego człowieka, ale w życiu 10-latka, 15-latka to jest naprawdę duża część życia w zupełnie innym rytmie.